Bardzo się cieszę, że tylu młodych osób przyjechało do Szklanego na Zdrój. Bardzo się cieszę z tego i bardzo dziękuję organizatorom, że wybrali piękne Szczawno na realizację swoich pomysłów. W przepięknej scenerii sali barokowej Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju odbyła się rywalizacja młodych brydżystów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Sportów Umysłowych. Jest to druga Olimpiada Gier Umysłowych. Począwszy od ubiegłego roku, Ministerstwo Sportu podzieliło wszystkie dyscypliny sportu na sporty letnie, sporty zimowe oraz sport gry umysłowe. I do gier umysłowych zalicza się brydż, szachy oraz arcaby. Mówię, jest to druga olimpiada, poprzednia odbyła się w województwie podkarpackim. W naszej imprezie brydżowej startuje 36 par chłopców oraz 24 pary dziewcząt, które zostały zakwalifikowały się poprzez eliminacje strefowe. Czyli krótko mówiąc, są to najlepsi brydżyści w wieku 16-18 lat w kraju. To już druga edycja olimpiady w Polsce, a tym razem na ziemi szczawieńskiej i wałbrzyskiej. No dodajmy, że to nie jest inicjatywa miejscowa, tylko ogólnopolska. W związku z tym przyjęliśmy propozycje do realizacji, ciesząc się właśnie, że różnorodność form stosowanych w sporcie może także przeniknąć do Szczawna. Być może to jest początek, a być może w tym kierunku skupimy swoje działania, żeby także rozszerzyć te dyscypliny, niekoniecznie ruchowe. Sporty umysłowe są także bardzo ciekawe. Brycz nie należy do łatwych gier umysłowych i jego zasady nie są także proste. Składa się ona z dwóch elementów praktycznie. Pierwszym elementem jest licytacja, czyli poprzez wymianę informacji partnerów przekazujemy dane o swojej karcie i na podstawie tych informacji naszym zadaniem jest ustalić najlepszy kontrakt. Można powiedzieć, że taka strategia, co gramy. Natomiast drugim elementem jest to, już przechodzimy do właściwej gry, jak to wygrać. Czyli najpierw deklarujemy pewną rzecz, a później można powiedzieć, musimy wymyśleć, jak tą grę zrealizować. Zainteresowanie brydżem jest coraz większe. Coraz większe są też sukcesy naszych zawodników na arenie międzynarodowej. Co roku zdobywamy 2-3 medale, czy to na Mistrzostwach Świata, czy na Mistrzostwach Europy. Ostatnio można powiedzieć w Chinach zdobyliśmy 2 złote medale wśród dziewcząt do kategorii do 25 lat i chłopców do 20 lat. I można powiedzieć, że to po raz kolejny, można powiedzieć, nasze tytuły mistrzowskie, które zdobywaliśmy w tej dyscyplinie sportu. Bardzo ciekawym pomysłem promocyjnym wykazały się władze uzdrowiskowej gminy Szczawno-Zdrój. Podczas zawodów rozdano przygotowane z przyklejonym znaczkiem pocztówki Szczawna-Zdroju, które każdy uczestnik mógł wysłać do swoich znajomych czy najbliższych. Panie, które tutaj są, rozdadzą na ważne widokówki, które już są ze znaczkami i tylko trzeba zaadresować. Potrzeba także w tej swojej działalności edukacyjnej, sportowej, rozrywkowej pamiętać o najbliższych. I te pozdrowienia jeszcze dzisiaj trafią na pocztę i wyjdą do waszych domów, do waszych krewnych, tam gdzie będziecie chcieli je zaadresować. Sama Olimpiada Sportów Umysłowych to bardzo ciekawa inicjatywa, która skupia setki młodych ludzi. To już jej druga edycja i z pewnością nie ostatnia.